Dziś przypominamy sobie spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami, którzy szli do Emaus. Znacie tą Ewangelię dobrze, wielokrotnie słyszeliście i czytaliście. Zachęcam was, byśmy weszli w tą atmosferę i ponownie odczytali nasze życie w tym Słowie. Bo to Słowo czyta nasze życie. To tak naprawdę nie my czytamy Słowo, ale Słowo czyta nasze życie, wpływa na nasze życie. Tak też jest dziś. Uczniowie, znamy imię tylko jednego, Kleofas. Drugiego nie znamy imienia. 3 lata szli z Jezusem, towarzyszyli Mu, spędzali czas ze wspólnotą, aż doszli do Wielkiego Piątku, jak wiecie, i wszystko w ich życiu runęło. Bo Jezus dał się zabić, a oni chcieli inaczej. Może nawet byli blisko Golgoty, może widzieli drogę krzyżową, ale nie zgadzali się z tym, że Jezus dał się zabić, że na to pozwolił. Dlatego też powiedzieli, myśmy się spodziewali, że to wszystko będzie inaczej. Wtedy w Wielki Piątek przeżyli próbę. Jaką próbę? Próbę posłuszeństwa. Czy zaufają i uwierzą jak Maryja i będą tam stali pod krzyżem i się pogodzą i będą posłuszni Jezusowi? Czy powiedzą, myśmy się spodziewali, że będzie inaczej, my chcieliśmy inaczej, dlatego też zostawili wszystko. Zostawili wspólnotę, bo chcieli inaczej. Zostawili uczniów, zostawili Jerozolimę i powiedzieli, to już jest koniec, my chcieliśmy inaczej. I wyruszyli z Jerozolimy do Emaus. Dopiero jak się tam jest w Jerozolimie i się idzie do Emaus, albo jedzie, to widzimy, że jedziemy w dół. Z Jerozolimy do Emaus idzie się w dół, w dół, w dół, bo Jerozolima wysoko, a Emaus znacznie niżej. Najniższy punkt Judei. I tak oni szli drogą do Emaus, czyli z góry w dół, w dół, w dół, w dół, oddalali się od miasta światłości, od miasta pokoju, od Jerozolimy, gdzie była wspólnota uczniów. Więc wchodzili w coraz większą ciemność, bez światła, bez nadziei. Oni się pogrążali coraz bardziej w dół i zarazem oddalali od Jezusa, od wspólnoty. Coraz głębiej w dół swojego smutku, rozczarowania, swojego zniechęcenia i frustracji, gdy ich serca były wypełnione smutkiem. Byli załamani, bo chcieli, by to Jezus do nich się dostosował. By to Jezus zrobił tak, jak oni tego oczekiwali. Dlatego też powiedzieli, myśmy się spodziewali, że będzie to wszystko inaczej. W naszym życiu też są takie chwile, że powiemy, myślałem, że to się wszystko inaczej potoczy. A jednak potoczyło się życie inaczej. I co wtedy robię? Zaufam, zawierzę,
powiem, bądź wola Twoja i zegnę kolana. A może tak jak uczniowie Emaus, pełni bólu i smutku, oni powiedzieli, mamy tego dosyć, my się nie zgadzamy z tym. Nie zgadzamy się z takim przebiegiem historii, z taką decyzją Pana Jezusa. My chcemy po swojemu i dlatego odeszli. I dziś to się powtarza, niektórzy odchodzą ze wspólnoty, bo chcieli rządzić, bo chcieli po swojemu, bo chcieli według swojego planu i nie przeszli tej próby, zwykłej próby posłuszeństwa. Uczniowie z Emaus, pełni tego wewnętrznego rozgoryczenia w sobie, niepogodzeni z wolą Jezusa, poszli zawiedzeni i w drodze, jak tekst grecki mówi, kłócili się jeszcze bardziej i gorliwie dyskutowali. Oni się wewnętrznie z tym nie zgadzali, co Chrystus zdecydował. Adorowali swój ból, swoje zawiedzenie, to swoje pewne wewnętrzne jakieś rozdarcie, rozbicie. I w tym wszystkim święty Łukasz mówi, że oczy ich były na uwięzi. Dosłownie tekst grecki, oczy ich były trzymane. Oczy ich były związane. Także nie rozpoznali Jezusa, który do nich przychodził, ale oczy ich były trzymane, związane także już wcześniej, bo przez to przecież nie rozpoznali woli Chrystusa na Golgocie. Matka Boża, święty Jan, kobiety stojące pod krzyżem rozpoznały sercem wolę Jezusa, pogodziły się z tą wolą, z postanowieniem Jezusa. Uczniowie z Emaus już wcześniej musieli mieć serca zamknięte i serca trzymane. Tekst grecki mówi, oczy ich były trzymane. Oczy ich były związane, ich serca były związane, także nawet nie rozpoznali Jezusa, który do nich przychodzi. Co trzyma Twoje myśli? Co trzyma Twoje emocje, Twoje serce? Co je związuje? Słowo mówi, oczy ich były uwiązane. Oczy ich były niejako na uwięzi. Gdy pozwolimy na to, że nasze serca, nasze oczy są przywiązane, są właśnie trzymane przez coś, nie mamy wolności. Nie mamy wtedy tej otwartości, by przyjąć zmartwychwstałego, który przychodzi. Jezus przychodzi do nich mimo to, że oni idą w dół, w dół, w dół, coraz bardziej dołują swoje życie. Ale Jezus mimo to idzie za nimi i ich szuka, czeka, chce dotrzeć do nich ze swoim słowem. I tu na tej drodze do Emaus, w dół z Jerozolimy, tam się dokonuje przełom. Tam, gdzie jest Jezus, tam się dokonuje przełom. Ale nie zrobił tego Jezus, zobacz, automatycznie tak, pstryk. Jezus wykonał pracę, ale i ci uczniowie wykonali pracę. Oni się również zaangażowali w czasie tej drogi, kiedy Chrystus otwierał im pisma. Kiedy Chrystus głosił im przez te 20 kilometrów, to można dużo powiedzieć. Dużo się pomodlić. Idąc w dół do Emaus, słuchali Go, a On szedł początkowo nierozpoznany. Uczniowie wykonali pracę, zaczęli słuchać Jezusa. Na chwilę oderwali swoje wspomnienia od Wielkiego Piątku, od swojego rozczarowania, od swojej frustracji. Pozostawili to w Jerozolimie, a teraz zaczęli słuchać Słowa Bożego, a to Słowo zaczęło oświetlać ich serca, oświetlać historię i ich życia, ich tą bolesną historię.
Oni w świetle Słowa Bożego zaczęli teraz na te bolesne swoje wspomnienia patrzeć inaczej, bo to Słowo Boże, które jest światłem, oświeciło ich serca. I to jest dla nas droga, kiedy przychodzi Tobie pokusa odejść, pokusa, by zrezygnować, pokusa, że Ty chcesz inaczej, pokusa, by iść w dół, w tą coraz większą jakąś depresję i ciemność. Wtedy Chrystus ze swoim Słowem przychodzi i jeśli to Słowo będzie przyjmowane, to Słowo da światło. Da światło i pomoże Ci odczytać Twoje wspomnienia, odczytać na nowo historię Twojego życia, odczytać to, co się w Twoim życiu wydarzyło i co się dzieje w Twoim życiu w świetle Słowa Bożego i dzięki Słowu Bożemu. Więc nawet jeśli są trudne momenty, bolesne, przykre, smutne, nawet jeśli przychodzi ta pokusa odejść ze wspólnoty, bo chcę inaczej, bo myśmy się spodziewali, bo chciałem rządzić, dominować i by było po swojemu, wtedy właśnie jest łaska Pana, by w świetle Słowa Bożego to wszystko na nowo przemodlić i zanurzyć w Słowie Bożym swoje życie, te bolesne, różne wspomnienia i te chwile, gdy myśmy się spodziewali, że będzie inaczej, a potoczyło się inaczej. Oni zobaczyli, że źle myśleli, że źle się spodziewali, że tak naprawdę nic nie rozumieli, byli po prostu w błędzie, źle rozeznając i źle postrzegając Pana Jezusa, to, co On miał dokonać. Widocznie mieli jakiś swój plan i swoje wyobrażenie. Miało wszystko potoczyć się inaczej, ułożyć się inaczej. A tu Chrystus pozwolił się zabić, pozwolił się przybić do krzyża. A potem zaczęły ich serca się otwierać, coraz bardziej przyjmowali światło, jak potem powiedzieli, serca w nas pałały. To jest z greckim, a serca były palące, czyli się rozpaliły pod wpływem Słowa Bożego. To jest to rozpalenie pod wpływem Słowa Bożego. To jest proces, który w nas się dokonuje. Współczesnego człowieka można porównać, kochani, do takiego, który jest zamrożony w wielkiej skale lodu. Wyobraź sobie, jakby człowiek był otoczony taką metrową skałą lodu z wszystkich stron. To ile potrzeba czasu, cierpliwości, ażbyśmy go ogrzali i żeby ten lód stopniał i żeby ten człowiek odtajał i nagle zaczął ręką, nogą poruszać, przejść z tego stanu zamrożenia do stanu żywego. To jest współczesny dzisiejszy człowiek, to jesteśmy też my czasami. Zamrożeni, otoczeni taką skałą lodu. Oni byli właśnie tacy. Dlatego w czasie tej drogi Chrystus jak ogniem Słowa Bożego głosił, modlił się nad nimi, głosił. To jest doświadczenie wspólnoty, kiedy ty przychodzisz na małą grupę formacyjną i wciąż tamto Słowo Boże, ta modlitwa, ten drugi brat cię ogrzewa. Przychodzisz na formację we wtorek o 19:00, ogień Słowa Bożego cię ogrzewa. Topnieje ten lód bardziej, topnieje w tobie ta skorupa lodowa, także w końcu ty zaczynasz ruszać tak po 5 latach jedną ręką, po 5 latach następnych drugą ręką, potem po 5 latach prawą nogą, po 20 latach lewą nogą, a po 30 dopiero zacznę biec. Amen.
To jest nasze położenie. My jesteśmy w takiej skorupie lodowej i oni tacy byli. Dlatego Chrystus mówi do nich Słowo Boże, a oni na koniec dopiero serca się w nas rozpaliły. Na koniec oni odczuwają, że się otworzyli, że zaczęli inaczej myśleć, zaczęli inaczej na to wszystko patrzeć, że do nich coś dotarło w końcu. Już gdy doszli do Emaus, po całym dniu drogi. A więc to jesteśmy my. Dlatego Chrystus mówi do nich tak, mocno, młotkiem w głowę. O nierozumni, tekst grecki dosłownie, o bezmyślni. O bezmyślni, o twardogłowi, tak mówi. Nic nie rozumieliście, że taka była moja wola. Chcieliście po swojemu, chcieliście inaczej. Macie teraz się otworzyć i rzeczywiście oni przeszli tą drogę odmrożenia z tej skorupy lodowej, w której żyli. Tłumaczył im, wykładał im, wyjaśniał im, a Słowo Boże przemieniało ich serca do tego stopnia, że potem zapragnęli być bliżej i mówią, zostań z nami. Mamy pragnienie, zostań z nami. Mamy pragnienie, nie opuszczaj nas. Mamy pragnienie przychodzić we wtorek na 19. Zostań jeszcze na tej małej grupie domowej. Jeszcze chcę na tej małej grupie domowej z Tobą porozmawiać. Jeszcze chcę się pomodlić z Tobą, rozumiesz, na tym domowym kręgu biblijnym. Jeszcze chcę Cię odwiedzić. Zostań z nami na ten czas, bo Ciebie potrzebujemy. Oni zobaczyli, że potrzebują Jezusa. Dlatego dwukrotnie się pojawia ten termin pozostał z nimi. Pozostał, a oni go pragnęli. I to pragnienie właśnie bycia razem i pozostania razem jest oznaką, że już ten lód, ta skała lodowa roztopiła się w Tobie. Otworzyły się ich serca, zapłonęły. Przemiana była taka konkretna, że gdy poznali Chrystusa wewnętrznie, wrócili z powrotem do wspólnoty. Wrócili do Jerozolimy. Powrót był łatwy czy trudny? Trudny, bo pod górę. Zmęczeni po całej drodze kroczenia w dół do Emaus, teraz musieli wieczorem jeszcze trudniejszą drogę pod górę do Jerozolimy. Wrócili w tej samej chwili, na pewno się spieszyli, bo chcieli być tam z apostołami, wrócić szybko. Przemyśleli swoje życie i pozostali w Jerozolimie. Popatrz dziś na swoje serce. Popatrz dziś na swój sposób myślenia, swoje życie. Nie pozwól na to, by cię coś dołowało, oddalało. Nie pozwól na to, by złe myśli cię oddalały od braci, od wspólnoty, by może też złe oczekiwania, błędne jakieś rozeznanie i pragnienie by było po mojemu, cię oddalało z Jerozolimy i prowadziło w dół do jakiegoś Emaus. A jeśli nawet tak jest, że cię odciąga zły duch, to proś o Słowo Boże i w Słowie Bożym zanurz to wszystko, co jest skute lodem, aby Bóg ogrzał Twe życie, oświetlił, byśmy mogli powiedzieć, że serca nasze pałały, żeśmy doświadczyli ognia i mocą tego ognia, by zawsze wracać do Jerozolimy, nie uciekać. Wracać do Jerozolimy. Oni musieli wrócić do miejsca trudnego. Tam nie było sielanki. Tam nie czekała na nich sielanka w Jerozolimie. Musieli wrócić do tego trudu i niepewności i lęku, bo nie wiedzieli, co się stanie z uczniami. Przecież wszyscy uczniowie byli w podstawie zagrożenia życia, w poczuciu takiego niebezpieczeństwa. A mimo to, widzisz, oni wracają do Jerozolimy. Wbrew sobie, na przekór siebie, na przekór lęku.
Gdyby chcieli, by im było łatwo, wygodnie, by uciekli, ale przełamali to i poszli z powrotem do Jerozolimy, gdzie czekał ich trud, niepewność, niebezpieczeństwo, ale gdzie czekała ich wspólnota. A Chrystus w centrum tej wspólnoty. Chrystus zmartwychwstał w centrum tej wspólnoty. Tak więc idź do Jerozolimy. Idź do Jerozolimy, bo tam jest Chrystus zmartwychwstały, który na ciebie czeka. Chrystus zmartwychwstały, który jest z tobą na drodze, który cię wprowadza do Jerozolimy, który będzie przy tobie w twojej Jerozolimie, twojego życia. Amen.